Hej, to znowu ja. W dzisiejszym filmie chciałbym opowiedzieć o 6 błędach nowych graczy w Genshin Impact. Oczywiście pamiętajcie, że to jest tylko moja subiektywna opinia i mogę się zawsze w czymś mylić. Sam wymyśliłem te 6 punktów, więc jeśli w czymś się według was mylę, to z chęcią poczytam w jakim aspekcie się mogę mylić, więc nie zapomnijcie o napisaniu komentarza. I pamiętajcie jeszcze, żeby zostawić suba i łapkę, jeśli chcecie. A teraz już bez dłuższego przedłużania chciałbym przejść do materiału. Pierwszym błędem nowych graczy, który zauważyłem, jest niezwracanie szczególnej uwagi na buildy postaci. Widziałem, że dużo takich początkujących graczy po prostu buildy postaci robi na, tak jakby na odwal się, po prostu daje postaciom to, co ma, to co jest, nie zwracając uwagi, co to jest. Jeśli chcecie trochę więcej się douczyć, można powiedzieć, w tej kwestii, to zapraszam do mojego filmu o budowaniu postaci. Myślę, że on mógłby wam pomóc w tej kwestii. Ale często zauważam, że na przykład nowi gracze mają postać na przykład Cryo z Geo Damage Bonus. To, no, jak wiadomo, nie jest, Nie działa kompletnie, więc ja bym chociaż na miejscu takich osób chociaż trochę zwrócił uwagę na rzeczy, które ekwipują danej postaci. A jeśli tak zrobicie, to gwarantuję wam, że wasz gameplay się poprawi. Drugim błędem, który również zauważyłem, jest według mnie używanie nadmiernej ilości Fragile Resin. Fragile Resin to jest ten resin w ekwipunku, który po użyciu odnawia nam 60 resinu. Wiem, że często on jest bardzo przydatny, bo może wam odnowić ten resin, co wam bardzo może pomóc w farmieniu na równe postacie, co często jest bardzo długie, a ten właśnie prawie resin to przyspiesza. Ale co mam na myśli, mówiąc, że używanie nadmiernej ilości fragile resin? Mam na myśli to, że według mnie nie warto używać swojego całego fragile resinu na samym początku, kiedy tak naprawdę nie mamy takich prawidłowych buildów postaci, które ci zaczynają od 65 R. Tylko właśnie zostawić sobie tak chociaż trochę tego fragile resinu na moment, kiedy będziecie mieli 65 R. I w tym miejscu, kiedy to sobie uzbieracie, zbudować waszą pierwszą postać już od samego początku, jakby za jednym razem, można powiedzieć. Oczywiście wiem, że często ten Fragile Resin się używa nawet przed tym 45 AR, ale ja bym tak kilka, tak może 3 poziomy albo 2 poziomy przed tym 45 AR zaczął już to zbierać. Bo uwierzcie mi, kiedy będziecie budować swoją pierwszą postać na 5-gwiazdkowe artefakty, bardzo wam się ten Fragile Resin przyda. Kolejnym punktem, który sobie zapisałem, jest niezużywanie Daily Resinu. To jest bardziej porada dla takich bardzo świeżych graczy, bo widziałem właśnie u swoich kolegów, którzy zaczynają w Genshinie, że w ogóle nie zużywają Daily Resinu. A potem używają fragile resinu, żeby sobie zuncapować resin, co jest kompletnie głupie. Według mnie lepiej nie używać fragile resinu, o którym mówiłem wcześniej, tylko zużywać sobie codziennie cały daily resin. Uwierzcie mi, że jeśli będziecie się trzymać tego zużywania codziennie resinu, to naprawdę nie będziecie mieli aż takich problemów z nim. Kolejnym przykładem, który chciałbym wam zaprezentować, jest nierobienie condensed resin. Coś tak zauważyłem, że strasznie dużo mówię o resinie, ale wracając do tematu, condensed resin, jeśli nie wiecie czym to jest, bo na przykład ja jak grałem w Genshina tak na niższym poziomie, to też nie wiedziałem o co to jest. A teraz dla mnie nieużywanie condensed resin jest totalnie marnotrawstwem czasu. Ale co, czym jest w ogóle ten condensed resin? Condensed resin można go skraftować ze 40 resinu i crystal core. Crystal core się dostaje z zbierania motylków wywiołowych.
żebyście nie pomylili to z tymi motylkami normalnymi, bo z nich tego nie dostaniecie. Trzeba zbierać motylki jakby wywiołowe, które często się na przykład pojawiają obok statuły 7. I to robi coś takiego po prostu, że robicie sobie ten condensed resin i za 40 resinu i możecie go użyć w każdej czynności oprócz robienia bossów, w której się zużywa resin. Czyli zamiast zużywania 20 resinu i dostawania mniej nagród, możecie użyć condensed resinu, kiedy odbieracie nagrody, aby dostać podwójne nagrody i zużyć przy tym 40 resinu zamiast 20. To jest ogromnym zaoszczędzeniem czasu, bo tak naprawdę robicie dwa razy mniej domainów, a dostajecie tyle samo nagród. Więc bardzo wam polecam to robić. Bardzo to ułatwia właśnie zużywanie daily resinu, o którym mówiłem wcześniej. I teraz przejdźmy już do kolejnego punktu, co jest dla mnie największym błędem nowych graczy. Jest to wishowanie za każdym razem jak można. Co mam na myśli? To jest bardzo proste do wytłumaczenia. Po prostu jak macie 160 primogemów, to od razu wishujecie. Nie zbieracie tych primogemów na postać, którą chcecie, tylko od razu wishujecie, bo macie taką potrzebę. W sensie, no te osoby, które tak robią. Wśród genshinowego community to jest najgłupsza rzecz, jaką można robić i opisuje się nią często po prostu emotką klauna, bo dochodzi do takich momentów, że przez to, że wishuje się za każdym razem i wishuje się na postacie, które często się nie chce, po prostu dostajecie postacie, których nie chcecie. Na przykład mój kolega, który właśnie wishował za każdym razem jak można i który też ma mniejszy poziom, sam mi powiedział, że wishuje na postać, ale jeśli ją dostanie, to nią nawet nie będzie grać. Co już jak wspominałem w jakimś poprzednim filmiku, dla mnie jest po prostu totalną głupotą. I ostatnią, szóstą rzeczą, taką trochę według mnie dodatkową, bo to bardziej zależy od was i od waszych umiejętności, jest to nieczytanie fabuły Genshina. Wiem, że to może być trochę, tak że powiem, kontrowersyjne, bo praktycznie większość nowych graczy kompletnie się nie interesuje fabułą i to zależy po prostu od osoby. Ale uwierzcie mi, że jeśli przebrniecie przez te pierwszego Archon Questa z Mondstadt i będziecie już iść dalej do innych regionów z fabułą, to robi tam się o wiele ciekawiej. Sam przez większość mojej przygody z Genshinem nie czytałem fabuły, bo wydawała mi się nudna. Ale później, kiedy doszedłem do endgame'u i tak naprawdę nie było zbyt dużo rzeczy do roboty, to zacząłem się interesować fabułą i zrozumiałem, że ta fabuła jest bardzo ciekawa. Więc bardzo wam polecam czytać fabułę, jeśli oczywiście macie umiejętności czytania angielskiego dobre, bo może niektórzy by chcieli czytać fabułę, ale po prostu nie są zbyt dobrzy z angielskiego. W takim wypadku nie wiem, co poradzić, oprócz tego, żeby się zmotywować bardziej do uczenia się angielskiego. Ale myślę, że warto, bo jak i ta pierwsza część Archon Questu z Mondstadt może być nudna i mi też się taka wydaje, jak patrząc z perspektywy dalszych Archon Questów, to dalsze Archon Questy, na przykład Bliue i Nozumie albo Sumeru, są 100 razy bardziej ciekawe i według mnie warto przebrnąć przez tą nudną część fabuły na początku, aby potem po prostu się nią zaciekawić. Okej, wydaje mi się, że to jest już koniec filmu. Chciałbym jako na zakończenie podziękować, że obejrzeliście ten film do końca. Mam nadzieję, że on się spodobał. Jeszcze raz chciałbym przypomnieć, abyście zostawili suba, komentarz i łapkę, jeśli chcecie, bo mnie to bardzo motywuje do dalszej roboty nad filmami. Chciałbym też podziękować Tamawę za zmontowanie poprzedniego filmu. Niestety raczej nie będziecie mogli często widywać tego montażu na moim kanale, ponieważ właśnie koleżanka, która montowała poprzedni film, ma dużo rzeczy na głowie w tym czasie, więc
raczej możecie się spodziewać mojego montażu. Chciałbym też zaczerpnąć kilka rzeczy z jej montażu, takich na przykład, aby polepszyć jakość mojego montażu, które mi się na przykład spodobały w jej montażu. Więc będziecie mogli czasem zobaczyć podobne aspekty, ale staram się też mieć jakby własny styl montażu, chociaż nie wiem, czy można to nazwać stylem, bo to jest po prostu wycinanie filmu. Ale mam nadzieję, że wam się podobają filmy takie, jakie robię teraz. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, dziękuję też, że mnie oglądacie. I jeśli wam się spodobał taki temat materiału, to możecie napisać w komentarzu, bo mam jeszcze kilka pomysłów na tego typu materiały, takie bardziej można powiedzieć topkowe. No i myślę, że to tyle z zakończenia. Dzięki, że oglądaliście jeszcze raz. Do usłyszenia.